Niezatapialni. Witamy w 247 odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się z wami. Iga Wasmańska, reprezentująca własne opinie. Kuba Zagalski znowu. I Dominik Gąska. Wciąż. Wciąż, gdyż nagrywamy te dwa odcinki, a co nie jest dla was tajemnicą, bo wspominaliśmy o tym, że od jakiegoś czasu tak robimy. Już piąta godzina mija. Naraz, więc Tomka Pstrągowskiego cały czas nie ma i cały czas uspokajamy, że... Jest w Toruniu. Że jest w Toruniu. I będzie na Kopernikonie. Nic złego nie stało. Daj, będzie na Kopernikonie, bo my też będziemy w Toruniu. Przypominamy, że będziemy na Kopernikonie w Toruniu, będziemy mieć prelekcję w sobotę. To jest ten weekend z 15 we wrześniu. Zapraszamy, będzie odcinek live, który będzie tylko dla tych ludzi, którzy będą tam na miejscu, nie będzie nagrywany. Więc jeżeli się spytacie teraz, czy będzie nagrywany, nie będzie nagrywany. I jest nasza świadoma decyzja. Tak. Dyktafonem na nieświadomce. I ja mam tutaj taką listę rzeczy, ponieważ głównym bohaterem tego odcinka jesteście wy. Ostatnio jak przeszedłem, nie wiem, jak to raczej powiedzieć, no. Jak zrobiłem tego rana udanego przez Slay the Spire, takiego, że ten, to i wtedy się... Odpalają napisy. Odpalają napisy końcowe i na końcu było to, co było Special Thanks i było Special Thanks i na końcu and you for playing. To jest coś, na czym ja żyję. Tak. Jeżeli tego nie ma, jesteście złym game developerem. Tutaj to było, więc dobra. Od razu sobie widzę zdjęcie. Ja mam tutaj taką listę tematów, ale najpierw zaczynamy od naszego, co jest grane, co jest czytane, co jest oglądane. Ja na tę okazję, oprócz tego, że jak mówiłam w zeszłym tygodniu, to jest fajne, tak czasoprzestrzennie się tutaj poruszać, przechodziłam Danganronpę, ale wróciłam do Preya. I okay. Nie wiem, czy grałeś w Preya, bo wiem, że Tomasz grał i troszkę, ma bardzo ale... złą opinię. Grałeś w Preya? Tego nowego, tak? Mnie tak, on znudził tak. Raczej niż... No i właśnie, ja mam tutaj takie dwie myśli, bo to jest coś, z czym się nigdy wcześniej nie spotkałam w grach. Otóż ja do niego wróciłam i byłam bardzo obrażona na tą grę. Teraz ostatnio sobie grałam chyba tam z 2 godzinki wieczorem. Grało mi się bardzo dobrze, ale był taki moment, kiedy tak naprawdę zdarzyło się coś super ciekawego, a ja stwierdziłam, że tak usiadłam i jak jeszcze 5 minut pogram w tą grę, to się zżygam po prostu. Tak mi się odechciało w nią grać tak automatycznie. Teraz mam tak, że chętnie bym do niej wróciła, ale ja jej nie potrafię przyjmować w większych dawkach niż 2 godziny. I teraz bardzo długo myślałam, czemu tak jest. I o ile bardzo fajnie mi się, właśnie mówię, te ostatnie 2 godziny mi się super fajnie w nią grało, super fajnie mi się w niej i walczyło i w cudzysłowie rozwiązywało zagadki, bo te zagadki to już nie jest taki immersive sim jak kiedyś. Mam wielki problem z tą grą, w którym ona bardzo mocno stara się na mnie wymusić stealth mechanics, pomimo tego, że pakuje cały czas w to, żeby być człowiekiem armatą i zjadać po prostu te potwory. Wciąż dostaję od tej gry kary, za to, że wybieram sobie sposób gry, który daje mi możliwość jakby grać miał w ten sposób, ale wciąż oni przewidzieli to trochę inaczej. Jakby nie mam... Rozumiem założenia designerskie, że jeżeli jesteś w takim miejscu jak opuszczona tam stacja kosmiczna, to oni chcą inwestować w horror. Ja uważam, że ja nie chcę w to grać jak horror, dajcie mi taką możliwość. Nie karajcie mnie za to. Dajcie mi grać dokładnie w taki sposób, jak chcę w to grać i dawajcie mi... Jeżeli ja chcę grać wchodząc full force, dajcie mi więcej przeciwników, którzy są, nie wiem, słabsi, dajcie mi się dobrze bawić All Guns Blazing, albo nie dawajcie mi tej możliwości, to ja wtedy po prostu w tą grę nie będę grać. I kiedy ta gra tego nie robi, to się bawię w nią dosyć dobrze. Kiedy ta gra to robi, to jej to totalnie nie wychodzi, w sensie gubi mnie jako gracza i być może ja nie jestem targetem, ale ja grałam w bardzo dużo immersive simów i nie podoba mi się to, co robi. Nie wiem, mam realnie zamiar wrócić do domu i znowu ją odpalić, oprócz tego, że chcę obviously złożyć labo, które dostałam, więc tak. A oprócz tego, i tutaj mam do was pytanie, bo wy jesteście użytkownikami popkultury większymi niż ja, w sensie na przykład oglądacie seriale i filmy. Jest drugi sezon Mindhuntera, jestem chyba na 5 odcinku. Czy obejrzeliście ten sezon? Nie zacząłem jeszcze. Ja na drugim utknąłem i ja wcale nie mam ochoty. Właśnie, wracać. Ja nie wiem, czy ja chcę dalej to oglądać. Po prostu ten serial się rozpadł. W sensie... Najsłabszym elementem tego pierwszego sezonu były wątki obyczajowe.
I tam było ich mało, w sensie tam był jeden, ten główny, ten związek Holdena z tą stolarską, moim zdaniem akurat, nie wiem, czy bym tak powiedział, bo mało pamiętam ten, ale pamiętam, że sposób, w jaki została poprowadzona ich relacja, mi się bardzo podobał i było bardzo... Znaczy, sama relacja, w sensie tak bardzo wysokopoziomowo, tak? Ale z motywami, jak tam widać dialogi, sceny dialogowe, jak mocno są te postaci takie bardzo sztuczne w tym wszystkim, bo to kupujesz, w pewnym momencie masz to zawieszenie niewiedzy i ten... Po prostu tutaj jest tych wątków namnożona. Oczywiście każdy z nich odpowiada w jakiś sposób sprawom, które w tym danym momencie mają, żeby no to chyba ten... to też chodzi, nie? Tak mi się trochę wydaje, tak, taki ale po prostu żeby pokazać, jak to się odbija na ich zupełnie... życiu. Nie, okay, to, nie są, to jest teraz. Raczej coś takiego, że oni mają sprawę i akurat znajdują idealną analogię w swoim życiu do tej sprawy, na takiej zasadzie. Nie, no mi chodziło, że właśnie, że jakby to, co się dzieje w związku... Ja mówię, nie pamiętam to dokładnie, ale tak mi się wydaje, w pierwszym sezonie to było bardziej organiczne. To chodzi o to, że jakby ty widzisz, że, że jego, wiesz, wejście w ten świat i że go to zmienia tak, jako tak, człowieka. Tak. I że on poznaje socjologię, że tam się zakochuje, że poznaje tą laskę, że ona mu otwiera tam oczy na jakieś rzeczy. To jest very okay. Ale reszta jest po prostu, teraz to jest tak, kurde, wygodne wszystko, co tam się dzieje, to jest raz. A dwa, tam jest taki motyw tego, że Holden jest w Atlancie i w Atlancie jest bardzo dużo, jest taki wątek w ogóle cały w tym serialu przez te kilka odcinków wprowadzony, że tam się odbywa gra polityczna, w której Atlanta ma być jednym z największych jakby takich miast, w których są, żeby inwestowali biznesy, natomiast tam jest bardzo duży crime rate. Związany z faktem, że jest bardzo dużo biednych osiedli, w których mieszkają Afroamerykanie. Jest cały ten wątek, który jest potraktowany mega po macoszemu i to jest coś, czego ja nie rozumiem, bo ten serial stara się być mądry. On tam, okej, czy użycie Derrida w socjologii jest mądre? No, moim zdaniem nie za bardzo, ale dla takiego przeciętnej osoby, która się w ogóle nie interesuje socjologią, jest to już coś, co ją uczy tam czegoś, nie? W jakiś sposób patrzenia na świat, nie? I ten serial przez to, że bardzo się stara, tak, on się rozmienia na drobne po prostu. Nie chce ci się już tego dalej oglądać, bo jest to zupełnie nieinteresujące. I mam z tym wielki problem, bo ja chciałam oglądać ten serial. A realnie zastanawiam się, czy chcę go oglądać dalej. Ty mówisz, że się odbiłeś po drugim odcinku, ja się po drugim odcinku też mega odbiłam i trzeciego miałam problem włączyć. Jak już go włączałam, to jestem na piątym i tam spoko, ale o, tak mi trudno do niego wracać. Gdzie jest mój czas? Muszą mi oddać czas, więc to u mnie. U was? Ja, znaczy tak, wróciłem do Zeldy po pierwsze i bardzo się cieszę, że po przerwaniu mojego ciągu tam takiego ostrego Slay the Spire, w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, jest taki moment, czuję, że to jest ten moment, że już zaczynam trochę chęć, bo jak zacząłem grać w Slay the Spire, miałem takie, okej, Zelda jest tak super grą i tak wszystko dokładnie z niej pamiętam, ona tak zostaje w głowie, tam pamiętam swoją drogę, pamiętam, co w niej robiłem, ona nie jest taka, że się rozmywa jak w taki, nie wiem, maz jakichś różnych podobnych czynności. No ona też jest organiczna, jeżeli chodzi o mechanikę, wiesz, że jeżeli ponosisz kamień, to go podnosisz. Więc myślę sobie, że jak zacząłem grać w Slay the Spire, okej, wciągnąłem na parę dni, ale tam nie będę miał problemu, żeby wrócić do Zeldy. No, ale mijały kolejne dni i myślę takie, okej, jestem coraz bliżej tego momentu, że do niej nie wrócę po prostu. Więc muszę w nią teraz usiąść i zagrać. I wróciłem i pograłem sobie wieczór i było super i gram dalej, więc to po pierwsze. I no, nie będę się powtarzać, zresztą to jest stara gra, już nikogo nie interesująca, ale jest po prostu... Ciągle żywa u mnie. Jest po prostu fenomenalna i świetnie się bawi. Kto nie grał, to niech. Ale obejrzałem ostatnio... Pozdro dla kumaty. Kto grał, ten rozumie. Kupiłem jakiś rok temu... PDW. Jakiś rok temu kupiłem, czy dwa lata temu, chyba dwa lata temu bardziej, taki zestaw Indianów Jonesów na Blu-rayu. Głównie dlatego, że chciałem obejrzeć... Indianów Jonesów. Głównie dlatego, że chciałem obejrzeć Przykrywacze Zaginionej Arki bardzo. Weź odmień Boba Fett, nie? Idę do... Bobów Fettów w ogóle, ale też Bobę Fetta. No ale co jest tym dziwnego? No nic, bo bardzo rzadko się to odmienia i jak ja zaczęłam to odmieniać, bo miałam taką potrzebę, to miałam taką... Wydawało mi się to mega zabawne, że tak to się odmienia, no nieważne. Łatwo ci rozbawić. Sama siebie bardzo łatwo rozbawić. Głównie dlatego, że chciałem obejrzeć Przykrywacze Zaginionej Arki, a ten to było dosyć tanie wtedy, więc wziąłem to. I Przykrywacze Zaginionej Arki pamiętam, że wtedy, że jak ich obejrzałem, a nie widziałem tego filmu od bardzo dawna, to miałem takie, że kurde, ten film jest zajebisty, że on się zajebiście dobrze broni, że po prostu... To jest bardzo dobry film. Że jest, kurde, oglądasz go dzisiaj, odpalasz go i się po prostu... Żadnej nostalgii, ja nie byłem nigdy fanem tych filmów. Ale wiesz co, tak swoją drogą, ostatnio się część, zastanawialiśmy, tak, bo grałam w Broforce i właśnie między innymi tam też był ośmiolatek i on nie rozumie tych nawiązań do popkultury, filmów, akcji lat 90. No obviously nie rozumie, no bo nie widział ich, nie? I potem rozmawialiśmy na temat tego, jakie filmy można z nim zacząć oglądać, nie? No i tam, no, Commando raczej lepiej niż, powiedzmy, Alien, tak? Ale ja się bardzo długo zastanawiałam, od czego się opłaca zacząć i, kurde, Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki to jest idealny film, żeby zacząć wprowadzać dziecko w tamte filmy, nie? Mam
lepszy dla siebie film do tego, o którym zaraz powiem, ale nie chcę się rozdwajać w moim wątku, bo już wyjdzie potrójna dygresja wtedy. No i pamiętam, że wtedy, że po prostu byłem zachwycony tym filmem, a mówię, zero nostalgii, nie tak, że wspomnienia z dzieciństwa, ja nie byłem nigdy tam wielkim fanem, a było super. Dwójka jest fatalna, po prostu kurna, no się tak wynudziłem, jest tak głupia i tak przede wszystkim, tam mało tego, że głupia, ale jest czy tak... Czy rozmawiałeś z tym filmem w trakcie oglądania go? Tego oglądałem i tak po prostu chciałem go przestać już oglądać, ale już był włączony i chciałem i wydałem na to pieniądze własne. Więc już to z tym zabrałem, niech już przejdzie do końca. I po prostu tak mnie ta dwójka wymęczyła, że zostawiłem i to leżało na tej półce tam przez 2 lata, bo już nie chciałem do tego wracać. No i ostatnio obejrzałem 3 i 4, czyli Świętej Zgody jest dwójka. Ostatnia Krucjata i Królestwo Kryształowej Czaski. Ostatnia Krucjata jest spoko. Jest taka... Okej. Nie jest tak zła jak dwójka na pewno, nie jest tak dobra jak jedynka na pewno. Jest takim spoko popcornowym filmem. Który się broni, no tam, no jest tam Sean Connery, jest tam Harrison Ford i tam biegają, jest okej. A czwórka się w ogóle wylał taki hejt w internecie, kiedy ona wyszła, że ja już się trochę spodziewałem, że jak będę ją oglądał, jak ją obejrzę, to że ona raczej nie jest tak zła, jak się ją wspomina, że ona jest. Ale pierwszy raz teraz oglądałeś? Nie, byłem na niej w kinie. Ale to też miałem takie, ja nie widziałem, miałem takie wrażenie, że jest okej po prostu. Nie. I teraz po obejrzeniu tak... Tam jest kryształowa czaszka, więc chyba... W miarę mając na świeżo, w takim sensie, że nie minęło 10 lat, kiedy to oglądałem, te filmy, to jestem w stanie powiedzieć, że co było o czwórce nie mówić, to na pewno ona nie jest najgorsza z wszystkich czterech, na pewno, bo to jest w ogóle bezsprzecznie dwójka. A być może jest nawet na drugim miejscu, po poszukiwaniu, bo nie wiem, czy się nie bowiem lepiej na... Tak trochę miałem takie wrażenie, że ostatnia Krucjata... Czwórka to jest jak już jest stary? Tak, 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 tak. I się chapa do lodówki? Tak, tak. Też ta scena z chowaniem się do lodówki jest zajebiście mocno przesadna z reakcją. Ona jest głupia, ale jest tak samo głupia jak mnóstwo innych rzeczy. Ona jest potem w Falloutie, nie? Że znajdujesz lodówkę w ogóle zajebiste z typem jest tej scenie, i wyciągasz w ogóle zajebiste kapelusz. Jest w tej scenie co, że on podchodzi do tej lodówki i na niej jest napisane, że ona jest włożona ołowiem i dlatego do niej wchodzi. Jakby to kurna radiacja była największym problemem w tym wieku. Nie wiem, w tej scenie, jakby to był to problem. To nawet nie jest dla mnie jakiś problem, że to jest po prostu scena, którą najbardziej zapamiętałem tak, z tego. Znaczy, bo to w ogóle spotkało się i cały ten film też przez to, że w ogóle są. Ja pamiętam negatywne reakcje na ten film były. Nie byłam na nim, nie pamiętam. Właśnie scena z lodówką była tam zajebicie wyśmiewana, a mówię, to były takie filmy, to w początku były takie filmy z gatunku Zabili go i uciekł, tam jest pełno takich scen. A po drugie za ten motyw science fiction na koniec, że tam się obcy pojawiają, spoiler. To też się totalnie dzieje. To tam na takiej piramidzie się dokończy, tak, chyba, tak. Nie? Tak. To też się totalnie dzieje we wszystkich tych częściach. Może nie obcy, ale tam nagle jest Święty Graal w trzeciej części, przywraca do życia Szona Connery'ego. A w drugiej części jakieś tam rozkładające się trupy. To wszystko, te rzeczy, które... Albo to, co naziści mają tylko fragment tego medalu tam odciśniętego na tym i typa tam pali, nie? To wszystko, za co krytykowano czwórkę, jeżeli chodzi o zabiegi, te rozwiązania popularne, to wszystko z tej serii było od samego początku i ja nie miałem z tym żadnego problemu. Nie jest ta czwórka wybitnym filmem, ale też... Nie męczyłem się na niej. Na pewno mi się oglądały lepiej od dwójki i zastanawiałem się, jakby miał mnie ktoś koniecznie zmusić, to nie wiem, czy bym nie postawił jej na trójką nawet. Czyli w sumie jako drugą najlepszą nagle, a nawet nie najgorszą. Czekamy na piątkę, bo też ma być. Tak, słyszałem. Zanim skończy 80 lat. A film, który chciałem ci powiedzieć, o którym w sumie zapomniałem, że go oglądałem ostatnio, a który jest lepszym moim zdaniem, ale lepszym, a przynajmniej nowym, to Powrót do przyszłości. Pierwszy, który obejrzałem teraz w niedzielę też. Ale Powrót do przyszłości nie jest filmem akcji z lat 90. Tak, to dokładnie. Wciąż jest klasyk, ale to nie jest w tym klimacie, o którym mi chodziło. Okej, moim zdaniem bliżej jest Powrotowi do przyszłości do Indiana Jonesa niż Komando do Indiana Jonesa, ale może jest to. Ale czy któremu z bliżej jest do Komando? O to ci chodzi. A czemu Komando? Komando jest. Bo Komando jest takim. Dla mnie to jest taki bardzo papierek lakmusowy na te filmy. On jest po prostu już tak przerysowany. Ale nie przez dobry film w ogóle. To jest bardzo dobry film! Ja go nie widziałem nawet. Nie uważam się jakoś uboższy przez to. You funny, I kill you last. Polsatu nie miałeś? Remember when I said I kill you last? Nie, w ogóle I lied. Znaczy, jaka w ogóle mnie interesowały te filmy. No jak masz ten taką w ogóle scenę, że jest taki gearing up, że tam bzzzt, to jest z Komando przecież cały w ogóle thing. Granaty, że on jest wszystko. Tam właśnie granatą nakłada. Przepraszam, może nie powinienem tak mówić. Tam... Albo tam, is there anything left? Only bodies. Nie muszę kwestionować tego filmu, jak go nie widziałem, więc przepraszam za to. No dobra, to czy bliżej jest do Predatora na przykład, albo do Aliena?
No albo do Aliena jest okay, bliżej no... Powrotowi do przyszłości, czy do Indiana Jonesowi. Nie zrozumiałem założenia. No to chodzi mi właśnie myślałem, o te filmy bardziej akcji. Bardziej myślałem po prostu o klasykę. Tak, tak, no to oczywiście. Kina rozrywkowego. No. Tak, tak, no to oczywiście Powrót do przyszłości. Ja szukałam takiego filmu, który jest taki jakby... No mieści się już w tych rozumiem. Filmach z Stallonem i Schwarzeneggerem, wiesz, Rocky na przykład też jest takim filmem. No powiedzmy, że tak, że w tym sensie jasne, że Indian... O, Rambo, no, Rambo i Commando to są takie. Indianie Jonesowi, żeby... Ale Rambo 2, Rambo jest bliżej do Commando i Predatora niż Powrotowi do przyszłości. Tak, mi chodzi o takie, wiesz, Mad Max, Commando, Predator, Alien, co tam jest, Ucieczka z Nowego Jorku. W każdym razie... No to takie rzeczy. W każdym razie, teraz szybko, żeby skończyć wolny, tak obejrzałem ten Powrót do przyszłości, na razie tylko pierwszą część i byłem po prostu zachwycony. Ten film, bo ten film jest taki dobry. W nim nie ma złego momentu. On w nim jest wszystko, on jest jak taka perfekcyjnie ułożone taki puzzle. Tam nie ma jednej sceny, jednego dialogu, jednego jakiegoś rozwiązania fabularnego, po której się nudzisz, albo której nie pasuje, albo której jest nie wiesz, co to jest. Jest taki mem chyba przez Robotchicana zrobionego, gdzie ten doktor wsadza Marty'ego do tego, do DeLoreana i mówi, że musimy szybko tamten, bo są problemy z twoją córką tam w przeszłości i on tak okej, nie? Dobra, co się dzieje? Już taki jest all geared up, żeby tamten i tam she wants to marry a black guy. I Marty jest taki, co? Jest to film, co się... Czemu się... Jest to film z 85 roku nakręcony w 85 roku, co jest przy okazji taką bardzo fajną myśl, przeczytałem i się z nią zgadzam, bo bardzo to miałem, w ogóle z mamą oglądałem ten film, że on jest taki, mama była zachwycona też swoją drogą, a bardzo się wypowiedziała na początku. Moi rodzice kochali zawsze. Tak jak on był period piece, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, taki film... No taki owoc czasów, z których... Znaczy nie, że on był period piece, bo on był w swoich czasach period piece, w tym sensie, że on był w latach 50, on był w 55 roku. No tak. I on no był w latach 50, a w dzisiejszych czasach on jest double period piece, bo on no jest tak, o no latach jest, 50 tak. i 80 naraz, więc... To jest jeszcze przy okazji taki dodatkowy bonus, który masz oglądając go w dzisiejszych czasach. Jest super. On, tam są super buty, te Nike, które zresztą ostatnio wyszły po raz trzeci. Są, tak. I wciąż się nie sznurują same. Jak i trudne. Wciąż nie mamy deskolatek. A to nie są w dwójce? W dwójce są. No tak, tak, ale mówię, że jakby w tam nie mamy. Ja poduszko rolka pamiętam tłumaczenia. Deskolatka i poduszko rolka, i poduszko rolka to było coś, co pamiętam, co deskolatka jest dużo lepsze. Jest dużo lepsze, ma dużo więcej sensu. Tak. No bo jak poduszkowiec, to chyba o to chodziło, nie? Tak jak... A co u ciebie, Kuba? Widziałeś coś? Grasz coś jeszcze oprócz Monster Huntera? No właśnie nie, ten znaczy, tak akurat wciągnął. Z poduszką rolką, akurat ta część z poduszką jest dla mnie najmniej problematyczna. Dużo bardziej... No tak, no nie jest rolką już. Bo tam no. dużo łapie to połączenie z poduszkowcem, tylko że tam... Hoverboard, jest... okej? Okay? No, oprócz Monster... Poduszko deska powinna być tak naprawdę. Bez sensu. Albo deska na poduszkach po prostu. Albo deska poduszka. Tak. Kuba, co ty? Oprócz tego Monster Huntera dostałem, to właśnie mówię off the record, Astral Chain, Platinum Games i mam... Ja tak ci zazdroszczę. No, ale wiesz, że jesteśmy actually on the record. Tak, ale... A, że mówisz wcześniej, okay. Wcześniej mówię, tak. Między nagraniami. Przepraszam, nie zrozumiałem cię. Dostałem Astral Chain, które wyszło chyba wczoraj. To jest gra zrobiona przez Platinum Games. Na Switcha. Jest taką centralną napierniczanką, gdzie ma się typa na łańcuchu. Dlatego tak się nazywa, tak. No. Bo jeszcze nie grałem, trochę widziałem gameplayów i z opisów to mi się kojarzy z tym ostatnim Xenoblade 2 chyba. Bo tam też jest ten motyw, że masz taką żywą broń, nie? Która trochę jak Pokémon, wiesz... po prostu z nim walczysz, nie? On tam jest mieczem, takim personifikacją i w ogóle bla bla. Ja miałem kiedyś taką grę Mordobicie chyba na GameCube, a coś z Naruto, ja nie znam w ogóle Naruto, ale tam był taki typ, który był jakby takim rodzajem, bo tam są ninja, nie? Że on był w tle, a walczyłeś takimi lalkami, jakby, które on animował jakby i to mi się z tym kojarzy, że jakby ty jesteś ziomeczkiem, który ma tam HP-ka i możesz niby zadawać obrażenia, a tak naprawdę jakby głównym twoim tym jest ten typ na łańcuchu, który chyba cię za bardzo nie lubi w ogóle. Więc... No nie wiem, nie chcę mówić na wyrok, bo jeszcze nie grałem, ale na pewno będę, więc tak. A z seriali, no właśnie tak jak mówiłeś o tym Mindhunter, nie, że jakoś tam mega na to czekałem, bo po prostu pierwszy sezon jakoś tam zapadł mi w pamięć, czekałem i chciałem zobaczyć ten drugi, ale obejrzałem pierwszy odcinek, już wiedziałem, że coś jest nie tak. Zacząłem czytać komentarze ludzi i faktycznie, nie, tam dużo ludzi narzeka właśnie na ten wątek. Raz, że ten wątek bo obyczajowy tych wątków jest, obyczajowych się zrobiło trzy razy więcej no, po prostu. Że jest mega ten.
przesadzony. Znaczy on przytłoczył ten główny jak gdyby tak. wątek tych morderców, no bo dlatego się oglądało tak ale naprawdę kurde, ten serial. Ale oni mają tak dobry ten casting na aktorów i ten, oni jak sobie zobaczysz jak wyglądają ci mordercy, i bierzesz tych aktorów, oni są kurde kropka w kropkę. No Manson to jest ten sam, Tarantino go przecież wziął chyba do swojego filmu też, nie? To jest ten sam aktor, który gra Mansona. Tak, bo jakby głównym jakby punktem sezonu drugiego jest fakt, że dostaną pozwolenie na to, żeby Tak, to powiedzieli w drugim odcinku i, tak. i tyle. Ale, no to powiem ci, że jeszcze, ja jestem na piątym, jeszcze nie było jeszcze Mansona. Nie było. No, to będzie w finale. Nie, ale... Ale jest na przykład Son of Sam, który jest identyczny kurde jak Son of Sam, no. A to chyba go widziałem. Ale ciekawa rzecz, że kiedy wychodził właśnie ten drugi sezon Mindhuntera, to nie wiem, czy tego samego dnia Netflix nie wrzucił do siebie takiego serialu dokumentalnego I Am Killer. On był chyba z zeszłego roku i to jest... Nie widzieliście go, nie? Nie. I Am Killer. To jest 10 odcinków tam 50-minutowych, gdzie każdy odcinek jest poświęcony jednej osobie, która siedzi aktualnie w celi śmierci w Stanach, nie? I w ogóle... Świetny pomysł, bo to są normalnie wywiady z mordercami. Oprócz tego jest jak gdyby cała historia opowiedziana, jak do tego doszło, nie? I na końcu jest jak gdyby... Społeczeństwo, teraz Hiroshi naszego społeczeństwa to są ludzie, tak, którym udało się uciec od prawa i zabić bardzo dużo ludzi. Ale nie? to może się tak wydawać, nie? Że wiesz, siedzi koleś i tam opowiada, że o, jestem niewinny, albo w drugą stronę, że jestem winny. Ale właśnie to jest fajnie pokazane, że każdy odcinek się zaczyna właśnie od tego wywiadu z tym mordercą, nie? Gdzie on mówi tam trochę o swoim życiu, kiedy chce, no to mówi o tym, co zrobił, nie? Później jest cała jak gdyby ta historia właśnie opowiedziana, nie wiem, przez prokuratorów, ale przez rodziny ofiar, przez rodziny tego mordercy. A jest fabularyzowane? Są takie sceny reńskie? Są takie właśnie... 997? Tak. A no to tam trochę razi, ale generalnie to nie jest jakiś tam, wiesz, krytyczny błąd. Ale co jest najciekawsze, że na końcu tego odcinka jest jak gdyby drugi, znaczy jak gdyby, jest po prostu druga rozmowa z tym mordercą i często dochodzi do tego, że on jak gdyby weryfikuje to, co mówił na początku, nie? Bo tutaj jednak to jest tak poprowadzone, że widz pozna na początku jak gdyby nawet sympatyzujesz z kolesiem, bo słyszysz, że on tam był, nie wiem, dzieckiem narkomana, że tam od 13 roku życia musiał żyć na ulicy, bla 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 i zabił jakiegoś tam dealera pod wpływem narkotyków, nie? Bo tam tydzień był na tym, na haju i po prostu była jakaś sprzeczka i za to dostał, wiesz, czapę, nie? No to jakoś tam sympatyzujesz, ale później co się okazuje, że tam właśnie pokazują go z różnych tam punktów widzenia, no to widzisz, że to nie jest jednak taka prosta historia, nie? I na końcu właśnie znowu jest konfrontacja z tym kolesiem. No, jak w Danganronpie. No, trochę tak, trochę tak. Ale bardzo fajny... Ten serial ma swoje wady, nawet właśnie takie formalne, że wiesz, że niektóre sprawy są na przykład mega rozciągnięte do tych 50 minut. No bo nie wszystkie sprawy są na tyle niektóre tak, nie, niektóre właśnie ten... sprawy mogłyby być spokojnie takim dokumentem pełnometrażowym, ale muszą się zamknąć w 50 minutach, a niektóre są po prostu rozciągnięte. Ale to jest taki serial Netflixowy Making a Murderer jest, i on właśnie jest. Taki on, był, on że dwa sezony w ogóle. Tak, cztery odcinki były takie, że tam były takie twisty, że tutaj być może nie, ale być może tak, tutaj ten. I mi się podoba, bo jest taki realnie moment w tym, że mój klient nie mógł tam chyba zgwałcić czy coś takiego tej kobiety, ponieważ jak wskazuje i tutaj czyta zeznanie, że wtedy ściągnął underwear. Mój klient nie posiada underwear, w ogóle, he doesn't own underwear. I to jest argument, kurde, w sprawie. I ty siedzisz i... No. Stany Zjednoczone, rednecks. Tak, ale jedną ciekawostkę powiem, bo naprawdę, no, warto obejrzeć. Nawet jeżeli nie wszystkie, to wybrane odcinki, bo tam są takie krótkie opisy, nie? Może kogoś tam zaciekawi. Na przykład, nie wiem, 17-letni morderca, który tam powiązany z satanizmem, nie? Jest ciekawa sprawa, ale jest jeden koleś, który siedzi za to, bo w Teksasie jest prawo, to jest jakoś tam współwinnego, czy tam, nie pamiętam. Tak, że jeżeli nie reagujesz, czy obserwujesz trochę zbrodnie, tak, nie? I koleś formalnie prowadził samochód, z którego wyskoczył jego ziomek i zastrzelił typa, nie? I on za to, że siedział w tym samochodzie i był jak gdyby, umożliwił to morderstwo, nie? Bo zawiózł go na miejsce zbrodni, mimo że to nie było zaplanowane, bla, 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 to on dostał czapę, nie? I to jest właśnie tak, że on w pierwszym wywiadzie mówi, że nie, że tam no, byłem na miejscu, bla, bla, bla i ten, i jak gdyby, no nie, że z jego winy on zginął, no ale on tam czuje się jakoś tam winny, choć trochę, że po prostu tam był. Natomiast w tym ostatnim wywiadzie on mówi, teraz powiem coś, czego nigdy nie mówiłem, nie, i może mnie to obciążyć, ale trudno coś tam. I wtedy powiedział, że tuż przed morderstwem, zanim ten jego ziomek wyskoczył do tamtego przypadkowego typa, to on powiedział, że niby tamten zabity, on im pokazywał faka,
nie? Mhm. I ten do swojego kolesia mówi, że co, pozwolisz mu, żeby tak nas tam, wiesz, pogardzał, nie? No to tamten się nakręcił, tak? Tak, i teraz wiesz, on coś takiego powiedział, nie? No i tam... To słusznie siedzi w sumie. Za 7 na... Znaczy patent też no, jest taki, pytanie, że jak nie? się robi tak, te tak. wywiady i ten, to zgodnie chyba prawem, to nie tak, może słusznie. Służyć jako dowód przeciwko temu. Pewnie nie, tylko wiesz, tam jest też kwestia taka, że on dostał... on został... zmienili mu na dożywocie, nie? Mhm. Bo to też była bardzo głośna sprawa. Bo to Teksas, tam kwestie rasizmu też wchodziły i koleś jest w ogóle czarny, nie? Tam bardzo pokazali właśnie całą tą historię jego, że w dniu, kiedy miał być wykonany wyrok, nie? Miał dostać zastrzyk, ktoś się za nim stawił, tam nie wiem, jakiś tam senator czy ktoś, nie? Czy tam prokurator generalny i zmienili mu wtedy na dożywocie, nie? I kiedy kręcili ten serial chyba właśnie rok temu, jemu jeszcze zostało 17 lat, żeby mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe, nie? Bo musi, czy tam 41 lat załóżmy odsiedzieć, nie? Więc jakoś tam może ten serial, nie wiem, jakoś tam wpłynie, wiesz. Na pewno będzie o nim głośniej przez to, nie? Więc w tym więc roku może... wychodzi z więzienia, nie wiem w końcu, czy wyszedł, czy nie, bo tam to jest kwestia tego, że on sam musi chcieć zostać w więzieniu i osądzić siebie jako osobę niezdolną do życia w społeczeństwie. O Jezu, wampir skąd on się nazywał? On poszedł w latach chyba 80. Tak, w Polsce. I on teraz powinien wyjść z więzienia. I on krążył po całej Polsce i dlatego nie byli w stanie go złapać, bo wszystkie jego morderstwa były zupełnie ze sobą pozornie niezwiązane. I on zrobił właśnie tą jedną rzecz, którą bardzo trudno jest zrobić, jak się bada tam morderców. On w ogóle losowe zupełnie osoby o różnej płci, w różnym wieku i w ogóle w nie różnych krańcach tak, Polski. I wsadzili go i on właściwie widać, że on totalnie nie może być zresocjalizowany, nie? A wychodzi. No da, no co, 25 lat pewnie, tak? No coś takiego, no. Więc tak. To tyle. Więc tak. To co, przejdę do pytań. Pytania mamy od... Od was. Od was, tak. Okej, okay, zaczniemy. Radek Zych, jak tam humorki? Trochę pogadaliśmy o mordercach. Okay. Trochę się boję wracać do domu. Jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. U mnie jest dużo lepiej ostatnio, pomimo tego, że mam paznokcie w tragicznym stanie. Jak u ciebie, Kuba? Wszystko dobrze? Tak jest. Super. Szkoła się zaczyna. Tak, zaraz jest wrzesień, dzieci idą do szkoły. Ludzie w pracy cierpią, że tam ojejku, że już zaraz tam pierwszy raz do przedszkola na przykład, albo właśnie do pierwszej klasy podstawówki, że jak to teraz będzie, to ja. Że będą tęsknić. Jestem no. W tym teamie. Będziesz tęsknić? Nie wiem. Będziesz przychodził do szkoły, patrzeć co tam? Nie. Dobra, to teraz mi powiedzcie, Michał Sobieszek się pyta, jaka ostatnia produkcja poruszyła was do łez i dlaczego? Ja mam odpowiedź na to pytanie, taką actually odpowiedź. Indiana Jones 2. Nie. Chciałem, żeby się skończył. Ja mówiłem ostatnio jakiś czas temu, że oglądałem Brooklyn Nine-Nine i obejrzałem całe Brooklyn Nine-Nine. Również dlatego miałem trochę trudność, żeby zacząć Manhattan'a drugi sezon oglądać, bo raz, że miałem taki okres żałoby po serialu, który miał 6 sezonów, który totalnie mnie pochłonął, w który tak się wciągnąłem i który oglądałem bardzo dużo. Dwa, że to był serial, który mnie bardzo pozytywnie nastrajał i dawał mi bardzo dużo takich pozytywnych, miłych emocji, co wiedziałem, że Manhattan jest tak odległy od tego, jak się tylko da. Więc też nie chciałem sobie automatycznie przechodzić na inny serial, który jeszcze w ogóle w zupełnie inny nastrój mnie wprowadzi, więc dlatego tego nie oglądałem. A mogę się przyznać, że tego jestem kurwa mężczyzną, mam pewnym swojej seksualności i swojego ego, że popłakałem się na maksa na czwartym odcinku Brooklyn Nine-Nine, na czwartym sezonie, ostatnim odcinku czwartego sezonu Brooklyn Nine-Nine, którym, jeszcze żeby jeszcze bardziej się pogrążyć, to powiem im co się dzieje, dwójka główny bohater wybierze ślub. Ale jest... się na ślubie. Tak, ale dlatego, że oni są tam tak sympatyczni, ale w tak nieoczekiwany sposób i są tacy fajni po prostu i są tacy po prostu dobrzy dla siebie w tym, tacy... To były dobre łzy były. To były takie, bo ja w ogóle, ja bardzo rzadko płaczę na filmach, kiedy jest mi smutno. W sensie, bardzo rzadko mam takie łzy, że dzieje się coś strasznego i to wzbudza mój smutek, bo raczej wtedy ta... warstwa mi wchodzi, że to nie jest naprawdę, więc tam w sumie whatever, nie będę płakał, że ktoś umarł, skoro on naprawdę nie umarł. A bardziej się wzruszam takimi właśnie, takimi wzruszającymi momentami, takimi, że widzę coś takiego, czego chciałbym doświadczyć w życiu na przykład. Albo co, o czym, nie wiem, jakoś tam świadomie czy świadomie marzę. I to wywołuje częściej u mnie łzy, jak oglądam filmy i tak, i się poryczałem tam na maksa. Więc... Ja o tym bardzo długo myślałam i bardzo długo nie miałam jakiegokolwiek tego typu emocji podzielu kultury.
Więc trudno. Mogę oczywiście powtarzać, że na Mausie się popłakałam, że popłakałam się tam po zakończeniu jakiegoś. Ale to, że ostatnio, czy że kiedykolwiek? Ostatnia produkcja. A, więc ostatnia. Jakbym miała ostatnia. O tym myśleć, to ja bym tak, opowiadała cały czas te same historie. King Kongu? No, tym czarno-białym. Ale to było to jak byłem dzieckiem. Nie, no to później. To ostatnie. To później. No na tym Petera Jacksona. King Kongu. Nie, to później. Przez cały tak, czas płakałeś. Chronologicznie patrząc, to na pewno się popłakałem kiedyś na... Kurde, może o tym nie mówić. Był taki teledysk, ale to też było jakieś liceum. Ale już byłem dosyć duży. W liceum. Był teledysk System of a Down z takimi przebitkami tam z jakiejś wojny. Kurde. Boom? Boom, o właśnie. No, to chyba na tym płakałem też. Na teledysku to nie wiem, czy się popłakałem. Chociaż jest bardzo mocny teledysk Avril Lavigne, When You're Gone. Kuba, naprawdę, opowieść o tym, że się popłakałeś w liceum na teledysku System of a Down, to jest kurwa najbardziej męska i pełna testosteronu opowieść, jaką mógłbyś teraz powiedzieć. Tam nie masz czego wstydzić. Tam jest, twoja pozycja jest niezagrożona. Jest taki teledysk tak właśnie było. Avril Lavigne, When You're Gone i tam piosenka jest ale po prostu o tym, co się dzieje, jak odchodzisz i tam oczywiście jest jakaś babka, która czeka na swojego męża, który jest żołnierzem, bo to był taki moment, kiedy to wychodziło, ale jest kurde jedno coś takiego, że jest staruszek, który wstaje rano i patrzy się na rzeczy swojej żony w domyśle, które są w szafie i wyciąga jej sukienkę i na nią patrzy i to jest kurde tak smutne. To jest po prostu tak smutne, że powinni zabronić tego. No i mogę też mówić właśnie o Grobowcu Świetlików na przykład, na którym ryczałam jak dziecko. I tam no, jest trochę takich rzeczy, ale ostatnio nie. Ostatnio nie wiem, czy jest to taka gruboskórna, czy... Czy po prostu... No na Król Lwie, ta dawno temu to wiadomo. A jak ten Mufasa nowy umarł? Ten nowy zupełnie mnie ani nie poruszył, ani nie wzruszył nic kompletnie. On był sztuczny. Tak, Dominik nie wie, co to są lwy. Takie żółte. Zgadałem z Tomkiem na Messengerze o czymś i napisał mi, te iwy wyglądają strasznie... Strasznie sztucznie. I ja, co to są iwy? Ja jestem iwy, a jeszcze od wielkiej, nie? Co to są iwy? I później się okazało, że to są lwy. Ja w ogóle mój mózg w ogóle nie zobaczył tam lwy, tylko zobaczył tam iwy. Dobra. Jakub Ciemny. Najpierw Adam Zubczewski, przepraszam. To nie znam. Czy po zakończeniu dobrej fabuły, i teraz tak, którą spędziliście, nad którą spędziliście, albo z którą myślę, spędziliście sporo czasu, macie poczucie spełnienia i zamknięcia historii, czy raczej depresyjną pustkę? Bo jest taki moment, to jest to, co ty przed chwilą mówiłeś o serialu, że trudno jest się rzucić automatycznie w coś. Ja mam na przykład tak, że za każdym razem, jak skończę książkę, grę albo coś takiego, to staram się tego samego dnia przynajmniej, dajemy 24 godziny daję jakby temu dziełu kultury, które skończyłam, żebym po prostu lepiej je zapamiętała, bo jeżeli binge czytam albo binge gram, to jedno, które skończyłam i o których nie przemyślałam go ani nic, ono mi ucieka. Tylko szybko powiem, że ta sytuacja moja jest troszkę inna, bo Brooklyn Nine-Nine się nie skończył jeszcze. Ten serial jest kręcony ciągle, więc tam nie było żadnego domknięcia, więc... A, okej. Okay. On tu pytał o sytuację, kiedy ktoś się faktycznie... Tak przynajmniej rozumiem to pytanie. No tak, bo ja mam realnie tak, że staram się właśnie dać sobie trochę ułożyć to w głowie. Mm-hmm. Czasami, bo ja po prostu kiedyś robiłam takie błędy, że oglądałam na przykład 3 filmy pod rząd, albo tam jakieś właśnie anime, albo że czytałam książkę i automatycznie zaczynałam następną, przez co one mi się mieszały bardzo często, nie pamiętam co było w której, szczególnie jeżeli to jest na przykład ten sam autor i tam nie mówię na przykład, powiedzmy Saga Wiedźmińska, tak? Jestem w stanie czytać jedną po drugiej, bo to jest ciągła historia, która jest po prostu podzielona na tomy, nie? Ale no jeżeli czytam, powiedzmy, Murakamiego jakąś książkę, a potem przeczytam następną, a to jest w ogóle jakiś taki realizm trochę magiczny, no to mi się już wszystko popieprzy, co było w jednej, a co było w drugiej. No właśnie, to jest coś, co... Mówię, mnie to zadziwia cały czas, jeszcze wrócę do tej Zeldy na chwilkę, że właśnie bardzo często to się w open worldach mi dzieje, że jak gram w takiego asasyna, czy w takiego... Mam tu pytanie o to. Ale nawet Wiedźmina takiego, że po pewnym czasie to mam taki... Ta gra jest super i tak dalej, ale jak sobie myślę o tym, co ja w niej robiłem, to w niej cały czas robiłem więcej to samo. Tam w ogóle chodziłem, zabijałem potwory, robiłem questy, grałem jak Gwinta, no. A w Zeldzie gram w nią tam, nie wiem, z 30 opisałeś godzin. Opisałeś totalnie całego Wiedźmina. jak gram 30 godzin tą Zeldę, to jestem w stanie otworzyć mapę świata i sobie palcem po mapie prześledzić, skąd ja szedłem, pamiętam, co w każdym miejscu robiłem, jak ono wyglądało, co tam znalazłem, jaką przypadkową rzecz tam fajna była, to jest niesamowite. Jak to jest prawda, no bo tam jednak, wiesz, sam tworzysz te przygody, nie? Tak, ale przez to, że tam jest tak dużo w tym świecie takich autentycznie fajnych rzeczy, które zapamiętujesz, a nie po prostu kolejne drzewo, kolejna góra, która wygląda bardzo ładnie i to jest bardzo ładne drzewo, i to jest bardzo ładna góra, ale to wszystko. Jest takie miejsce w tej Zeldzie,
też przypadkiem wlazłem na jakąś górę po prostu, bo była pionowa ściana, a tam można po prostu wchodzić sobie na pionowe ściany. Jak w prawdziwym życiu. Tak. No i tam było takie jeziorko w kształcie serca. I po dwóch stronach tego jeziorka w kształcie serca stała dwójka ludzi, bo tam jest legenda, że jak się do tego jeziorka przyjdzie, to się znajdzie miłość swojego życia. I tam cała interakcja polegała na tym, że się pobiegło do jednego ludzika, pogadało z nim, pobiegło do drugiego, pogadało z nim i tyle. Żadnych super systemów, żadnego nie wiadomo czegoś. Ale samo to, że ktoś miał jakiś pomysł na to, że to było jakieś, że tam było to jeziorko w kształcie serca, które ja znalazłem zupełnie przypadkiem. Oni się wstydzili ze sobą porozmawiać. I to, że znalazłem to zupełnie przypadkiem, że nie było tam żadnego znacznika ani nic takiego. I to było tak, ja to pamiętam teraz, mimo że to była mała pierdoła, pięć linii dialogu i tyle. Nie? Ja to pamiętam, a no. Grałam w to i tych lat i po prostu jest milion takich rzeczy w tej grze. Kuba. A weź jeszcze raz powiedz, o co chodziło. Ale czy po zakończeniu dobrej fabuły, na którą spędziłeś fabuły. Dużo czasu? No bo właśnie jedyna taka, którą na świeżo pamiętam fabułę, nie mówię, że jest dobra czy jakaś tam wybitna, to z Detroit. Mhm. Bo skończyłem, dawali w plusie. No i akurat po tej grze, ja wiedziałem, że tam jest mnóstwo zakończeń, mnóstwo różnych opcji, bo to też jest... To będzie jest chyba, ale... druga część pytania, to może ja już od razu przeczytam, bo to jest jeszcze jedno pytanie. Bo drugie jest takie, że czy dodatkowo, czy traktujecie historię jako swoją i już do gry nie wracacie, czy przechodzicie od nowa popełniając inne decyzje, podejmując. Mm-hmm. Jest napisane, właśnie, popełniając inne wybory. Bo właśnie w przypadku Detroit, bo ty grałaś, nie? Przeszłaś pewnie. Tak. Tutaj jest chyba rzadki przypadek, przynajmniej ja nie kojarzę, żeby to było w innych tego typu grach, że po każdym etapie masz pokazaną ścieżkę tych wyborów, nie? Tą... Tak, jeżeli odblokujesz, jeżeli grasz drugi raz i tam to już masz te wybory podjęte, to ci pokazuje te, których jeszcze nie odkryłeś na przykład, tak. Jeżeli podejmujesz inne decyzje. Trochę taką samą, znaczy ja nie grałem w Detroit, ale bardzo podobną rzecz robi często u nas w podcaście wspominane Red Strings Club. Red Strings Club, no. No dobra, ale i co? Ale na przykład Heavy Rain nie robiło i dlatego teraz mi tak właśnie przyszło do głowy, że jednak Heavy Rain, no to jednak tam się chłonęło tą historię, nie? Tutaj z kolei miałaś właśnie podzielone na te etapy, tam różne postacie. Tam bardzo na ryj ci mówili, że to jest gra systemowa, na której są rozwidlenia. Więc tutaj mam trochę problem z tym, nie? Bo jednak, no... Ale miałeś tak, że skończyłeś i chciały jakby odczuwać totalnie pustkę, nie chciałem, totalnie nie chciałem sprawdzać. Właśnie to też jest... Ja mega chciałam, żeby ona się skończyła już na samym końcu w ogóle, już chciałam być też po tej grze. No dobra, nieważne jakie miałeś zakończenie. Ale na przykład miałem ten cały system właśnie z pokazywaniem, gdzie poszedłem, czego nie zrobiłem, albo gdzie mogłem pójść, nie? Mm-hmm. I że tam jest na przykład właśnie jeszcze milion rozgałęzień. To był moim zdaniem błąd, bo załóżmy ten etap w tym domu, tam gdzie on w piwnicy tam robił brzydkie rzeczy tym androidom, nie? A, no. Wiesz, o co chodzi. Tak. Ale tak się zastanawiałam, etap w domu, większość etapów jest w domu. Nie, ale no w tym takiej posiadłości wielkiej, nie? No. I tam, jak skończyło się etap, no to wiadomo, że było jedno zakończenie, że wychodzisz z tego domu. Tam chyba nie można było zginąć, nie? Znaczy... Chyba nie można było, mi się wydaje. Wydaje mi się, że wszystko się zbiegało takim bottleneckiem, że stamtąd wychodzisz. Tak. I tam chyba mogłeś nie wyjść z tym Lutherem albo... Tak. Albo no albo w ogóle go zostawić, albo go zabić wcześniej, czy coś, nie? I samo to, że nie miałbym tej drabinki pokazanej, czy tam tego drzewka, to już wtedy bym się głowił, nie? Czy mógłbym na przykład, wiesz, zginąć? Tak jak w Heavy Rain na przykład, tam też był ten etap taki, co ta... Page? Nie Page. Ta laska wpadała do piwnicy, dobrze, się okazało... Page. Tak? A to nie w Beyond było? Beyond była Ellen Page, która grała w postaci, a w tej była Page i była ta z Heavy Rain i inaczej pisała. Więc w Heavy Rain jestem pewien, że... Grałem ostatnio w Heavy Rain, więc zwróciłem Trigger! Jeszcze pamiętam. Tylko nie chcę teraz znowu hejtować Heavy Rain, tylko że właśnie zwróciłem bardzo uwagę na to, że... Ale to właśnie masz w pamięci na świeżo ten etap, gdzie właśnie ona trafia do piwnicy, do tego psychola, który tam ją kładzie na stół, w ogóle chce ją przepiłować. Mam w ogóle na świeżo w tą grę, ona jest fatalna. No, ale właśnie to mi się tak skojarzyło, że tam miałem świadomość, że 10. Tam miałem świadomość, że mógłbym zginąć, nie? W tamtym momencie była super, ja pamiętam. No, nie, tak sobie oczywiście żartuję teraz, bo że to taka fatalna, ale... No, ale to były inne czasy też, cały po pierwsze, etap, nie? To był 2010 rok. Cały etap pościgów w Heavy Rainie, gdzie nie musiałeś wcisnąć ani jednego guzika i miałeś taki sam bardzo dużo ogóle, tam było, bardzo dużo jest tych, bardzo dużo jest tych takich momentów, że ona... Ona tak, udaje. Bardzo cię, ale tak bardzo cię oszukuje. Wtedy no tak, ale ona skutecznie to robi. Robiła to właśnie, że wtedy... I też to prawda jest, że ja grałem w nią teraz, wiedząc to wszystko i wiedząc to wszystko o grach i tak dalej, ale no, to, co Tomasz zwrócił uwagę, nasz Tomasz, już w tamtych czasach, a co ja tak machnąłem ręką na to, że oni myśląc kłamią tobie, bo ty słyszysz ich myśli, to jak się w to gra teraz, to jest po prostu tak trudne do przeskoczenia, że ten detektyw,
że on myśli o tym, że on próbuje złapać tego origami. I on naprawdę to myśli i to nie jest jakoś wytłumaczone, że ma jakieś rozwoje czy cokolwiek takiego, co byłoby jakimś nawet trychem. Po prostu autentycznie oszukuje sam siebie. Autentycznie kłamie w swoich myślach, bo wie, że ktoś nim steruje i słyszy jego myśli. Nie? No come on. Głupie. No ale z kolei właśnie mówię, w tym Detroit miałem ten problem, że jak przeszedłem ten dom, wyszedłem z tego domu, zobaczyłem, że gdybym nie zrobił czegoś. Tak, gdybyś tam nie uciekł przed niedźwiedziem, więc to trochę psuło, nie? Bo sama historia, no to jest jaka jest. W ogóle, nie? Ciekawym, jedna mała dygresja. Zastanawiam się nad tym, na ile, teraz sobie pomyślałem, na ile to wynikało z jakichś założeń gry, na ile to jest na przykład coś, co na jakimś tam etapie testów, czy jakichś testów Foxowych, czy QA wyskoczyło, że okej, gracze nie wiedzą, co robić. Musimy wprowadzić taki mechanizm, żeby była jakaś decyzja poza narracją na przykład. Żeby... No właśnie, bo my też nie wiemy, wiesz, czy to nie było 5 razy większa gra, nie, w założeniu. Tak, że oni, wiesz, te myśli, nie? Że, bo one były głównie po to, one nie miały żadnego celu narracyjnego, one to były hinty. Ci chodzi o Heavy Rain. Okay. Że to były hinty dla gracza, że ten bohater myślał, co teraz chce zrobić, żeby gracz nie czuł się zgubiony w tej grze, jakby to była gra, którą można było zgubić. Ja bronię teorii, że to jest gra z 2010 roku i na tamte czas ona się broniła, nie? Teraz wiadomo... że... Broni się źle. Są takie dzieła, które się bardzo... Że poszliśmy do przodu, no i... No, How I Met Your Mother jest takim bardzo dobrym podobno przykładem. Tak, ja jeszcze nie oglądałem na nowo, ale... Naprawdę, moim zdaniem nie sięgaj po to jeszcze raz, bo ochoty. Ale tak samo... Ja bardzo przeżyłam ten serial, był dla mnie ważny w momencie, jak wychodził i miał bardzo fajne moralne przebłyski, ale on miał fajne moralne przebłyski, bo wychodził z bardzo niskiej poprzeczki moralnej, no, może w taki sposób, nie? No, w każdym razie, a ja chyba nie odpowiedziałem na to pytanie. Ale w zasadzie jakieś tam odpowiedziałem. Dobrze. Jakub historię. Ciemny. Jak wy znajdujecie czas na takie szybkie pochłanianie kultury? Ile godzin przeciętnie śpicie? Jakie szybkie pochłanianie? No właśnie, ja tak... Ja mega wolno czytam. Ja ostatnio zauważyłem, że moja żona bardzo szybko czyta. No, mi się wydaje, że wszyscy dookoła mnie czytają bardzo szybko, a ja po prostu... Ja mam dysleksję i mam problemy ze składaniem... w sensie ortograficznie, naocznie słów. Audiobooki słucham, jestem w stanie słuchać bardzo szybko audiobooków. Na przewijaniu. Tak, tam chyba 1,5 albo 2 razy szybciej jestem w stanie słuchać, jakby tam spoko, ale oni też wolno to czytają zwykle. Ale kurde, ja czytam tak wolno, że mi aż czasami trochę wstyd i starałam się stosować te wszystkie techniki szybkiego czytania, żeby się nauczyć po prostu szybciej czytać. To w ogóle nie działa, tak po prostu bardzo wolno czytam. Jeżeli chodzi o gry, to jak już usiądę i zaczynam grać, to ja wcale szybko nie gram, szczególnie jeżeli gra daje mi możliwość wąchania ścian. To ja nie sądzę, że ja szybko grała w grę. Tym bardziej How Long To Beat, który już tak kłamie po prostu. To jest prawda. Jak było, jak mi się wydawało, że jestem, że był taki moment, że miałam wątpliwości ku temu, to teraz już jestem 100% w stanie stwierdzić, że ja nie wiem kto, jak oni grają w te gry, że to jest tak zliczane jako średnie, ale tam spoko. To mega właśnie wolno czytam i ja śpię ostatnio więcej, ale miałam takie momenty, że spałam po 5 godzin dziennie, 4 godziny dziennie i właśnie kosztem tego, że na przykład chciałam poczytać książkę wieczorem i po prostu sobie na przykład założyłam, dzisiaj przeczytam 60 stron po to, żeby wiedzieć, że im dłużej będę czytać, im częściej, tym szybciej będę czytać, ale już trochę odpuściłam po prostu, bo nie podoba mi się, no, tak jak mówiłam o tym, o Preju, mogłabym siedzieć i grać w nim jeszcze godzinę wieczorem, ale miałam tak mało ochoty na to, że staram się siebie już nie zmuszać do tego, żeby się dobrze bawić. I daję sobie już odejść po prostu od niektórych rzeczy kosztem na przykład czytania komiksu albo żeby sobie poczytać książkę, nie? Pozmywać. Więc ja wcale nie sądzę, że ja szybko przyjmuję kulturę, ale w jakiś sposób jakby moje życie polega na przyjmowaniu kultury, bo ja się na ten temat i wypowiadam, i coś piszę, i jednak robię dzieło popkulturowe w tym momencie, wykonuję zawodowo, więc ja robię sobie research, taki, że na przykład właśnie w coś gram, albo coś oglądam, albo coś czytam a propos takich rzeczy, nad którymi właśnie się zastanawiam albo pracuję. Zdaję sobie sprawę z faktu, że jeżeli bym na przykład pracowała, nie wiem, jako farmaceuta, to byłoby mi dużo trudniej znajdować ten czas, więc może to jest taka kwestia, że jednak to priorytetyzuje. Ja, tak. Też odpowiadając na pytanie i dodając trochę tego, co powiedziała Iga, to jeszcze powiem, że żadne z nas, i przepraszam, że teraz wykluczam Kubę, nie wykluczam się dlatego, że nie jesteś jednym z nas, tylko że standardowych prowadzących nie ma rodziny, takiej prawdziwej polskiej rodziny rozumianej, w sensie po prostu nie ma dzieci. No. Więc też jest,
rozumiem to i widzę to u znajomych, znam to z opowieści, że dziecko zmienia bardzo dużo w tej dynamice posiadania wolnego czasu na rzecz. Więc jak ja wracam z pracy... Słyszałam, że pierwsze dwa lata to są w ogóle wyciągnięte z życia. Jak ja wracam z pracy i jest godzina powiedzmy 18 albo 17, to ja do tej 23, 24 robię co chcę. Tak, gram, mogę. To jest kurde 7-8 godzin dziennie. To jest druga praca moja praktycznie. No, no to kurde, no po prostu jest ten czas. No, dokładnie. No ja mam 7-letnie dziecko teraz. Mój wolny czas, że tak naprawdę sobie siedzę przed telewizorem i mogę coś robić tam bez jakiegoś nawet, nie wiem, wyrzutu sumienia, nie? Że mógłbym się z dzieckiem pobawić, czy tam, no, że po prostu jestem egoistą, no to zaczyna się o 21, nie? Więc też nie mam dużo czasu na pochłanianie kultury jakoś tam w pracy, tam trochę siłą rzeczy z tego, co ale robię. Ale też no to im dziecko jest starsze, tym robię. Więcej jesteś w stanie z nim, nie? No, zdecydowanie, no teraz właśnie odkrywamy, no nie wiem, oglądamy Władcę Pierścieni, oglądam Star Warsy, to już dawno mu zaszczepiłem, więc tak, tak. No ale to im starsze, no teraz na przykład rozglądam się za planszówkami chociażby, nie? W które moglibyśmy grać. Call of Cthulhu ma bardzo dobre planszówki. Nie są to jakieś tam kurczaczki, które skaczą, nie? Które trwają bardzo długo i trzeba bardzo dużo czytać. Myślę, że to jest bardzo drobne dla siedmiolatka. Tak, tak. Więc no. Więc tak, tak. A ile śpicie? Ja z 5-6 godzin. No, ja też. No, nieźle. Piotr Szwajka. Kultura dla samej rozrywki, bez żadnego większego przekazu, bez żadnej głębi. Czy lubicie, czy ma sens, czy popieracie? Oczywiście, że ma sens. Ja uważam, że ja jestem nawet bardziej za... Znaczy inaczej, nie chcę, żeby to się brzmiało. Kuba skończy, najpierw ja przemyślę, co chcę powiedzieć. Tyle, powiedziałem. Okay. Ja nie szanuję. Rozrywki nie szanujesz? Wiem, że to jest potrzebne. Ja na przykład, wiesz, blockbustery, takie jakieś filmy, taka Reader's Digest, takie papki. Ja, to też jest pytanie a propos tego wcześniejszego, w sensie odpowiedzi. Ja mam ograniczoną liczbę czasu, ilość no, czasu. No, tylko tak, no, okej. Okay, ale... ja jakby żongluję tym, nie? Tak, jakby ale... tak, ja wierzę w fakt, że blockbuster pełną jakąś tak naprawdę, funkcję społeczną, jest na to target i jakby to respektuję. Dla samej siebie ja nie mam na to czasu. Wolę zobaczyć coś innego, oddziaływać z czymś innym. Jakby dlatego na przykład nie chodzę na filmy, tam powiedzmy tam Marvela ostatnio albo coś takiego. Ale byłaś na Mad Maxie. Właśnie tak. Chodzi o to, że... To jest, wiesz, właśnie, no, trzeba ja, definiować, przede wszystkim to ja, jakby filmy Marvela ostatnio są bardzo słabe i tyle. Jak są dobre, uważam, że dobra... Że ja w tym w ogóle bardzo alergicznie reaguję na słowo przesłanie, bo bardzo nie lubię, jak się mówi o filmach czy o dziełach kultury w kategorii przesłania. Nikt nie użył tego słowa. Bo przesłanie... Tam było to... A jak jest? W pewnych kręgach. Kultura dla samej rozrywki bez żadnego większego przekazu. Przekazu, no to przekaz, no to okej, okay, może no. Przekaz, a przesłanie, to nie faktycznie, ja tam zrozumiałem, że przesłanie, ale jakby generalnie, jeżeli dzieło jest dobre, to zawsze niesie ze sobą coś więcej. Tak, no, gdzieś, no, niesie, coś mówi, nie? Niesie o sobie jakąś wiedzę, choćby o autorze, na takim najbardziej minimalnym... O samym dziele. O samym dziele, o takim na bardzo takim podstawowym poziomie, jeżeli to jest wartościowe dzieło kultury, to ono nie może być bez jakiejś... To ono ma jakąś wartość samą w sobie, moim zdaniem. Czyli jeden człowieka, który w kulturze się no, obraca... Jeżeli ma treść, no to musi coś dokładnie, pokazać, ma jakąś treść, tak? Jeżeli to nie jest, kurwa, jeżeli to nie jest po prostu bandy ludzi biegający, które biegną na przykład siebie i strzelają i to jest po prostu cały film, no to tam coś jest. Tak. Czy ja nawet to coś jest tak naprawdę. No tak, no ale. A ja zawsze o takich pytaniach, właśnie ja nie lubię takiego patrzenia na filmy jak tak na bajki dla dzieci, takie bajki tradycyjne, nie o kreskówki, które na końcu muszą być morał. I teraz dowiadujemy się, że taki rodzaj postępowania jest dobry, a taki rodzaj postępowania jest zły. No. Wystarczy, że dzieło, i to jest już dużo jak na dzieło kultury, wystarczy, że stawia intrygujące pytania. I to jest coś, co na maksa, czego nie ma u Marvela ostatnio. Nawet te próby zrobienia tego, że to już dużo bardziej było w... To jest w ogóle dziwne, bo te postaci, każde z nich ma jakieś swoje pytanie, no więc jeżeli bierzesz ich bardzo dużo, to masz dużo pytań. Byłoby bardzo łatwo. To nawet nie muszą być jakieś takie pytania, kurna, o nie wiadomo jak wasze dokąd sprawy. Idziemy, Dominik? Tak. Tylko żeby jakieś procesy what myślowe... Is a man? Żeby chociaż procesy jakieś myślowe, żeby człowiek się na czymś zastanawiał oglądając ten film. No to tam tego w ogóle nie ma. Więc w tym sensie ten, ale... No nie uważam, że jakby... Kurde, no ja jestem chyba tak po stronie Kuby. On to chyba najlepiej powie. No, ale wszystko jest to tak wszystko płynne i niedefiniowane. No tak, ale bo powiedzmy... Ale tam też jest dziwne pytanie, no bo wszystko... Każda rozrywka ma sens, nie? Jeżeli coś sprawia ci przyjemność... No tak, to jest tam jakiś katarzis, no tak naprawdę daje ci dystans bardzo często do czegoś innego. Jakby tak, no wszystko jest, dlatego mówię. Ja wierzę w fakt, że jest... target na wszystko, co wychodzi. Bardzo dużo z tych rzeczy nie szanuję na tyle, że poświęcę z temu mojemu czasu, ale ja też bardzo szybko się parzę, jeżeli chodzi o popkulturę. Jeżeli powiedzmy Stranger Things, podobno ten nowy sezon jest bardzo dobry, ja go nie obejrzę, bo drugi po prostu zmarnował mój czas. I to jest dla mnie tyle, jeżeli chodzi o tam. Ja tak mam z Asasynami.
No, na przykład. Co? W sensie, to jest dobry trigger, kurde. Że ja nie mam czasu sprawdzać, że tutaj będzie takie pytanie a propos tego. Ja nie mam czasu podchodzić do czterech, do rzeczy cztery razy. To jest ja mam wrażenie, że twórca musi szanować mój czas i ja muszę to rozumieć i w jakiś sposób jestem targetem na bardzo wiele rzeczy. I jakby jeżeli te rzeczy, i których jestem targetem, trafiają w takie rzeczy, że ja się czuję poszanowana przez tego twórcę ze względu na to, co on mi daje, to jest dla mnie okej. Okay. Ja się z tobą zgadzam, ja się ze wszystkimi zgadzam, tylko ja w tego typu rozmowach wolę zdecydowanie rozmawiać o tym, czy coś jest dobre, czy złe, i dlaczego jest dobre, i dlaczego jest złe, a nie czy ma przekaz, czy nie ma przekazu, bo uważam to za bezprzedmiotowe. I uważam, że takie mówienie, że coś jest lepsze bądź gorsze, bo ma bądź nie ma przekazu, zawsze można znaleźć jakieś dzieło, które będzie ważniejsze i które, na które lepiej było poświęcać czas i które ma większą wartość, w cudzysłowie, tak dla ciebie, jako dla człowieka, i zawsze można znaleźć takie, które ma mniejsze, więc jest to takie wszystko, wiecie, mówmy o tym, czy coś jest dobre, czy nie jest dobre i dlaczego jest dobre. Ja się z tym akurat nie zgadzam, bo ja uważam, że mówienie subiektywnie na temat różnych rzeczy bardzo często mija się z celem, bo to są po prostu rozmowy, które bardzo często ludzie... Nie, no ale ja nie mówię o rozmowie subiektywnym. Można mówić obiektywnie o tym, dlaczego coś jest dobre. Nie można. Dobre jest już subiektywnym terminem. Dobrze, ale możesz przedstawić obiektywne... Ale co, Iga, nie chcesz tak rozmawiać? Nie, nie, no ale... Nie lubię, nie. Tak, na tym polega w ogóle sztuka pisania recenzji. Możesz... Tak. Recenzja jest subiektywna. Twoja opinia na temat tego, co tam jest, jest oczywiście subiektywna, ale fakty, które przedstawiasz, które uzasadniają tę opinię, które według ciebie uzasadniają tę opinię, są obiektywne. Żeby użyć tego, zamiast recenzji wolę przeczytać analizę. Okej, ale mi nie chodzi o to w tych rozmowach, jak mówię, że ja wolę rozmawiać o czymś, czy coś jest dobre, czy złe i dlaczego. To mi chodzi o to, że to dlaczego, ja mogę przedstawić teraz, dlaczego moim zdaniem Heavy Rain jest złe w tym momencie i podać konkretne momenty z tej gry, i te momenty będą faktami, to nie są subiektywne opinie, są konkretne rzeczy. Tak, także i ty możesz powiedzieć na to, okej, okay, takie czy tam są, ale po pierwsze, moim zdaniem one nie przeszkadzają, albo wtedy one były takie i takie i tak dalej. Problem, i to jest ciekawa problem rozmowa, a nie co wyniosłem. Problem z tak zwaną, tutaj robię cudzysłów, subiektywną recenzją jest taki, że ludzie po prostu mylą pojęcie obiektywności z rzetelnością. Tak. Nie? Mhm. Bo to, że właśnie, no każda recenzja musi, no to jest oczywiste. Recenzja no, to jest subiektywna. Nie mówmy o tym, bo to już, no ale zawsze w internecie ktoś się znajdzie mądrzejszy, nie? I wtedy trzeba mu tłumaczyć, co to jest obiektywność i tak dalej. No musisz operować na faktach, no ale i tak w recenzji musisz później pokazać siebie, nie? Dobrze. Jan Szklarski. Dwa pytania do panelu ekspertów. Po pierwsze, trzy gry do polecenia na 3DS-a w ciemno. Nie mogą 3DS-a. Być trzy Fire Emblemy. Ja nie mam 3DS-a, więc... Cokolwiek, no to z Phoenix Wrighta na pewno. No Phoenix Wright, Fire Emblem, Metroid, ale Fire Emblem, Pokemony. No to już nie każdy. No nie, ale po prostu rzucam rzeczy, które można... Luigi's Mansion, Mario Kart 7 chyba był, tak? 7, tak. Co tam jeszcze było? Rhythm Heaven. No, jest mnóstwo takich gier, guys. No to oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, w co lubimy grać i, tak, i czego szukamy, nie? No bo ale te rzeczy... NFS-y, no rzeczy to... first party Nintendo w ciemno zawsze. Tak, tak. Zeldy tak. I tam Whatnot, tak. Więc takie pytanie, taka odpowiedź. Gra na PC z ostatnich 2 lat i teraz, słuchajcie, bo to jest pytanie, którego ja do końca nie rozumiem i tutaj jakiś typo pewnie wszedł, za szybko pisane, ale słuchajcie, gra na PC z ostatnich 2 lat, którą polecilibyście nawet osobie, o której myślicie, że żal przegapić. Taką Igę żal przegapić, nie? Nie, no ale teraz wyobraźcie sobie osobę, o której myślicie, że żal ją przegapić i polećcie jej grę z PC z ostatnich 2 lat. To mi się tak podoba to pytanie. Ja się nie znam na grach ja z od PC. Kiedy, ja tak o czym rozmawiałem już wcześniej, od kiedy skończyłem chodzić do szkoły i chodzę do pracy i to już jest dla mnie stan domyślny, trwa od wielu lat i mieszkam sam i tak dalej, to 2 lata to jest dla mnie zupełnie inny odcinek czasu niż myślałem, że kiedyś jest, więc nie mam pojęcia, ile to jest 2 lata. Na pewno Papers, Please wyszło dużo wcześniej niż 2 lata temu, ale... Return of the Obra Dinn. Return of the Obra Dinn, może być, no. To w ciemno polecam. Może być, to jest po prostu. To każdej osobie, znaczy, nawet jest... taką, o której myślę, że trudno ją przegapić. No. Nie przegapiajcie ludzi. Żal ją przegapić. Ja mało gram na PC, więc z tego powodu jest mi też trudno. Dobra, i tutaj... Pillars of Eternity 2! Jezus Maria, ale szybko wycofuję się z tego Papers, Please. Totalnie Pillars of Eternity 2, zapomniałem. Jak mogłem w ogóle, jest mi wstyd za siebie. Okej. Okay. Na to pytanie odpowiem w komentarzu, bo tutaj nie chcę się Kuba? Rozwodzić. Kuba nie powiedział. Ja nie wiem. No powiedział, że nie lubi PC. No, 386, się zatrzymałem na tym. Dobra, Kuba Bukała napisał tak. Czy to nie jest tak, że od Interactive Media, mediów interaktywnych, bardziej się oczekuje, żeby to były zabawki niż od filmu, literatury? Dajmy na to fabuła, która w filmie uchodziłaby za przeciętną, ambitną, to w Gieroczkowie może być killer. Odpowiedź jest tak. Tak. Tak.
Dziękuję. Konrad Kozielski. To mi bardzo przypomina sytuację z Enslaved, które słusznie było chwalone w, to nie jest za fabułę i scenariusz, gdyż wziął to taki, no powiedzmy, drugoligowy scenarzysta hollywoodzki, który jest spoko rzemieślnikiem, który jest dobrym typem, który ma na koncie tam parę przyzwoitych filmów i wystarczyło, że ktoś taki, nie kurde jakiś Aaron Sorkin, czy tam nie wiadomo kto, kto ma Oscary za scenariusze, tylko ktoś, kto przyzwoicie umie napisać scenariusz. Usiadł i napisał grę i nagle w grach to było jakieś objawienie, jakby to było niesamowite, jaki ta gra miała scenariusz. A to prawda, że... To jest też kwestia tego, z czym się porównujesz. Zawsze porównujesz się do rzeczy, które są bliżej mediów, gry nie mają dobrej fabuły, więc gry, które mają lepszą niż przeciętną fabułę, są oceniane za... Tak. Citizen Kane. Tak. Medium. Dobra. Konrad Koziński. I teraz, czy nie odczuwacie przesycenia kulturą jako taką? Ilość produkcji wytwarzanych pośród różnych mediów jest nie do doścignięcia? Nie macie poczucia zlewania się tego wszystkiego w coraz to większą, mniej satysfakcjonującą papkę? Czy po prostu robię się stary? Po pierwsze, robisz się stary i za naszych czasów obviously było lepiej, pomimo tego, że była nieskończona ilość książek, gier planszowych, różnego typu innych rozrywki i filmów, ale teraz, teraz jest więcej, bo po prostu minęło trochę czasu. Ale teraz więcej wychodzi. Tak, po drugie to, co mówiłam o szanowaniu czasu. Wychodzi więcej rzeczy? Pomyśl o tym, w jaki sposób chcesz się rozwijać i zawsze myśl o tym, że twój czas jest skończony. Wychodzi dużo więcej rzeczy niż kiedyś, ale jednocześnie dużo łatwiejszy jest dostęp do informacji o tych rzeczach. Tak. Dużo łatwiejszy jest dostęp do narzędzi, które umożliwiają selekcję tych rzeczy. Tak, i pamiętajcie... Ale trzeba też poświęcać więcej czasu na selekcję. Trochę tak, ale z drugiej strony jakby twój algorytm wybierania rzeczy jest na przykład taki. Masz Netflixa, więc przychodzisz do domu, na przykład wiesz, że chcesz obejrzeć film, więc już wiesz automatycznie, że idziesz ścieżką, chcę obejrzeć film, nie chcę czytać książki, a nie grać w grę. Chcę obejrzeć film. Mam ochotę na film akcji. Automatycznie tyk, 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 żanr akcja, nie? I tak po kolei, aż w końcu trafiasz na 25 filmów i jesteś w stanie poświęcić 10 minut centralnie, żeby znaleźć pierwszy, lepszy film, który jest. Pół godziny mi to zajmuje. No tak. No dłużej niż oglądanie filmu. Meanwhile, porównajmy to do, wiesz, do czasów, jak ja tam miałem 8 lat czy 10 i jechaliśmy z rodzicami do Wrzeszczania i patrzyło się, która układka wygląda fajnie i to... Więc tak, Jan Popow, przepraszam. Czy i dlaczego waszym zdaniem retoryka gier jest obecna tak silnie w społeczeństwach ponowoczesnych? I to chodzi o to, że jest coraz więcej gier w kulturze i growości w kulturze. I to jest, wynika z tego, że po prostu medium stało się dużo bardziej popularne i coraz więcej ludzi jest w stanie czytać tropy kulturowe, które wychodzą z gier, to po pierwsze. Po drugie, filmy, gry i literatura nigdy nie były tak blisko siebie, jak są w tym momencie. Uderzają po prostu w jeden target i to jest to jest wynik po prostu tego, w jaki sposób dorosło nasze społeczeństwo i kto jest teraz odbiorcą kultury. No. Mądrze gadam. Tak. Zgadzamy się. Tak? Dobra. O, Piotr Kuldanek. Dominik, czy pojebało się z tymi asasynami? Bo jeszcze nie, nie pojebało mnie. Bo drugie asasyny są super. A po trzecie to jest żart, bo Piotr Kuldanek nie zadał takiego pytania. Piotr, tak? Czy Paweł? Piotr, ale zadał. Tylko przepisał je z tego, co ty napisałeś. No, ja napisałem je na prywatnym czacie naszym. Który nie był już taki prywatny, prawda? A, no tak, faktycznie. Zapomniałem o tym, że to wrzuciłem na grupę. Ja to wrzuciłem. Okej. Okay. Ja to przeczytałem. To jest jakiś trainwreck w ogóle. Wszystko jest okej, Dominik. Dobra. Dobra, i teraz jest tak. Michał Markowski podaje przykłady takich gier jak Diablo 3, albo takie, które zaczynają się po endgame'ie bardzo często. I pisze, że jak i kiedy decydujecie się, że gra jest dla was skończona w takich wypadkach. Ja bardzo długo o tym myślałam i to się mega często dla mnie zdarza w grach, w których gram na mobile. Takie są czasami idle games, które się tam logujesz raz dziennie i coś robisz. I one się nie kończą, bo z założenia jest tak, że one mają cię przy sobie trzymać. I ja mam bardzo często tak, że mam jakiś cel i jak ten cel osiągnę, sama sobie go daję w grze, to sądzę, że ta gra już mi nic więcej nie zaoferuje, nie? I na przykład w Pokémon Go, jak pierwszy raz grałam kiedyś tam wcześniej, miałam tak, że jak uda mi się wyewoluować Gyarados'a, to jest dla mnie koniec, bez względu na to, czy to jest cel w jakiejkolwiek gry, nie?
W Magikarp Jump miałam tak, że jak wiedziałam, że jak wygram ostatni medal, to pomimo tego tak grałam w to. Rok w to grałam, dude. Że pomimo tego, że mogę w nią grać ciągle i cały czas coś robić, to jak zdobędę ostatni medal w tym momencie możliwy do zdobycia, to odinstalowuję tą grę i to się stało. I bardzo często tak mam też w grach, które są większe, jakby. Szczególnie w jakichś roguelike'ach i tam bardzo często nie 100% gry. Ale na przykład kiedy uda mi się, powiedzmy, zabić bossa tam w Isaacu ostatniego przy bardzo takim ranie, że nie będę z niego zadowolona, to znaczy, że już nic więcej mi ta gra nie zaoferuje, powiedzmy. I bardzo często sobie robię taką meta zasadę, że jak to już się stanie, to wiem, że nie chce mi się w to grać. Albo po prostu odpadam, bo gra jest zbyt grindy. Ja akurat uważam, że Diablo 3 robi gigantyczny błąd, bo jak grałam w Diablo 3, to ta gra mi się wydawała za prosta i za głupia. Dlatego, że jak grasz pierwszy raz, to nie możesz odblokować najwyższego to stopnia trudności. To jest dziwne, tak. Ja bardzo mało gram w ogóle w takie gry, które mają jakiś nieskończony gameplay, taki, że tam jest jakiś endgame, albo że się powtarza tą grę. Ja Diablo przeszedłem tak 3, tak jak grę singlową, czyli przeszedłem od początku do końca i wtedy jak się skończyła, to się skończyła, zabiłem Diablo, koniec gry. W Assassina też grałem po prostu, to mnie trochę wkurzyło, że dla mnie napisów, a później i tak w niego nie grałem, bo wiedziałem, że bo główny wątek fabularny się skończył, więc tam teraz dali DLC, kurde, pierwszą część DLC za darmo tego Atlantydzie, więc pewnie niedługo wrócę, bo tam wziąłem do DLC. Więc jeżeli coś się takiego zdarza, to raczej nie w takich grach, które mają fabułę, tylko w takich właśnie jakichś roguelike'ach albo strategiach, takich grach czysto systemowych, jak właśnie teraz w Slay the Spire, albo jak czasami w Cywilizację gram, no to odpowiedź na pytanie jest, wtedy jak mi się uda przestać, bo ja się w takie gry zawsze super wkręcam. Czyli kiedy odpadniesz, kiedy, tak? Kiedy po prostu uda mi się, to jak Slay the Spire, to autentycznie jak zrobiłem tego binge'a, za przeproszeniem, ten ciąg wpadłem w weekend i zagrałem te 27 godzin i później wstawałem rano przed... wcześniej do pracy, żeby zjeść śniadanie i pograć w Slay the Spire. I po pracy włączyłem Slay the Spire. W momencie jak mi się udało przestać, to okej, skończyłem. Znaczy nie no, żartuję trochę oczywiście, jeszcze do Slay the Spire jeszcze wracam, trochę gram, ale już nie tak. Już teraz jestem w stanie traktować tę grę na zasadzie... Zdrowej relacji, że jak mam chwilkę, to sobie odpalę, nam pogram chwilkę i będzie to się dalej tak normalnie już toczyło, a nie jako takiej obsesji. Nie, u mnie tutaj, no, w nawiązaniu do szanowania czasu Iggy, no to 95% gier, po które teraz sięgam, ale w sumie też od już paru ładnych lat, to są po prostu gry fabularne, nazwijmy to, gdzie wiem, że muszę w nie zainwestować, czy tam, że zainwestuję... 6-7 godzin to jest tak optymalnie, nie? To jest sweet spot. Ale tak właśnie, no tak, że kilkanaście godzin jest finał, zabiję bossa i jestem zadowolony, nie? Po takie gry sięgam. Ale to właśnie wynika z tego, że z braku czasu. Z kolei na przykład jak grałem Destiny, to jeszcze pamiętam, grałem do recenzji i strasznie się zawiodłem, bo ta historia była jaka była. I The Wizard Came From The Moon. Oni tak naprawdę, przynajmniej mi się tak wydawało, że oni tak naprawdę nie mówili, że to jest gra, która zaczyna się właśnie w endgame'ie, nie? A jednak ta gra później żyła, nie wiem, jedynka już chyba nie żyje, endgame'em, w którego kompletnie mi się nie chciało grać. Ja w niego grałem, tłukłem te nie rajdy, ale tam były te inne jakieś tam kooperacyjne sprawy i mecze kompetytywne i wiedziałem, że to do niczego nie prowadzi, kompletnie. Podobała mi się ta mechanika, robiłem to przez jakiś czas, ale widziałem, że to jest strata czasu. Polowanie na egzotyki, nie? Głównie. Tak, że tak. Tam był taki jakiś szczur, który siedział w tym i trzeba było codziennie się logować i sprawdzać, co on sprzedaje, to pamiętam. No, coś tam było. Więc generalnie tak. Mam ostatnie pytanie przed komentarzami. Co, jak teraz o tym myślę, to mamy sekcję komentarzy w tym odcinku. Jasiek Jasiński zadaje pytanie oprócz tego, ile kilometrów dzisiaj zrobiłam dzięki Pokémon Go. To nie jestem 100% zadowolona, bo ono rzadko łapie moją opaskę, a nie jestem w stanie cały czas chodzić z włączoną aplikacją. To zadaję pytanie, jaka jest najlepsza według was czołówka serialu? I teraz rozumiem, że chodzi o tą taką intro, co jest zawsze powtarzalne. Ja tutaj chciałam nominować, bo on mówi, że The Wire, ale nie wiem, nie widziałam The Wire. Chcę tutaj na pewno nominować True Detective pierwszy sezon, który miał genialną czołówkę, ale Przystanek Alaska. Każdy pamięta Łosia chodzącego dookoła, guys. Ja nie mam jakichś super odczuć mocnych w tym, ale powiem Mix, kurde. Człowiek z Wysokiego Zamku. Człowiek z co? Wysokiego Zamku. Okay. Wysokiego nie. Dongu dwa razy zrozumiałem. Z Wysokiego Zamku człowiek. Z Wysokiego Dongu i tak się nazywa ten serial. Z Wysokiego Zamku. Nie wiem, czy w moim przypadku to jest najlepszy opening, ale na pewno taki, który najbardziej zapadł mi w pamięć i który teraz mi się przewija obrazami w głowie, no to jest Sopranos. Zdecydowanie. Jeszcze...
No nie, nic więcej nie dodam. To są nasze. Z Ewangeliona. To są nasze. Z Ewangeliona. Nie, Ewangelion ma kurde anime. To piosenkę teraz słyszę. Czy masz telefon, żeby wyciągnąć, przeczytać ten, bo mój się ładuje tam, jako mam. Że chce grać w Pokémon. Ewangelion ma dokładnie taką samą czołówkę, jak kurde każdy anime. Nieprawda. Sailor Moon miał chyba dłuższą czołówkę niż odcinki. To... I te sekwencje przebierania się były dłuższe niż odcinki. Tomasz Stanegowski nie jest dopiany. Skomentował że Dragon coś? Ball jest, Z. Jest z nami Tomasz duchem tutaj. Komć. Bartosz Witoszka pyta, czy często zdarza wam się rozmawiać, może czasami kłócić o to, co któryś z was powiedziało na wizji? Typu Dominik, Iga, Tomek, ale żeś zepsuła po całości teraz. A to byście nie odpowiadali na tym? Czy już, na ten, czy już ten etap macie za sobą? Nie odpowiadaliśmy na to. Tomek chyba pisał. Może pisał. On napisał, co on. On mówi, że tak się nie dzieje w jego przypadku, bo po prostu w trakcie nagrywania no macie, bardzo... macie dokładnie to, co my nagrywamy. Macie... Jest bardzo często tak, że my się o coś pokłócimy na antenie, kończymy odcinek i tyle. I w ogóle nie wracamy do tego tematu. To już jakby my już na tyle długo to robimy, że chyba jesteśmy chyba wszyscy... Mi się wydaje, że my się traktujemy zupełnie inaczej, jak nagrywamy tak. Podcast i po. Że jesteśmy w stanie potraktować to, że to jest jakby taka swoja, że to jest coś zamkniętego, co się dzieje teraz, jak nagrywamy i jak to skończymy nagrać, co skończyliśmy nagrywać i tam rozmawiamy o czymś innym. Czasami jest tak, że jeżeli powiemy coś, co nie jest sprawdzone, to ktoś z nas to na przykład sprawdza i pisze sobie na zasadzie, że kurde, no spieprzyłem rzeczywiście, może powiedziałem coś nie tak albo ten, ale... Nie pamiętam, żeby coś takiego było jak w tym komentarzu, żeby ktoś do kogoś miał pretensje, że coś powiedział. Jeżeli byśmy to mówili w trakcie tego, kiedy to się dzieje, to byście to mieli nagrane, bo tak to jest po prostu, dostajecie taką surówkę zmasterowaną, a... no to nie surówka, a jeżeli chodzi o ten... Nawet nie ma tu montażu żadnego. Czasami sałatka jest. Taka. Czasami ale bardzo jako, rzadko jest mówimy, montaż. Tak jak Tomek zresztą napisał, mówimy coś, co reprezentuje... No, w naszą sensie, opinię, tak, a nie naszą opinię filmu Techland na pewno. Tak, ale w sensie, że to są subiektywne rzeczy, które mówimy, no to trudno jest nam powiedzieć na przykład, ej Tomek, wiesz co, trochę, nie wiem, bardzo lewacko do tego podszedłeś. Więc, tak, więc może spieprzyłeś i przeproś wszystkich, tylko dajemy sobie jakby tą możliwość, żeby mówić o tym. Jakby, zanim powstaną teorie spiskowe, to jeszcze uzupełnię to, co powiedziałem, że bardzo rzadko jest montaż. Raz chyba pamiętam w historii podcastu, albo dwa razy, od kiedy nagrywamy, wymontowałem coś takiego, co nie chciałem, żeby było, co powiedzieliśmy, a nie chciałem, żeby było powiedziane, ale to było, mówię, jak tam... No, w tej chwili jestem w stanie sobie przypomnieć popłynęliśmy dwa. Popłynęliśmy, coś takiego jestem pamiętam. Jestem w stanie przypomnieć dwa, być może było ich więcej, ale raczej nie więcej niż powiedzmy pięć. A najczęściej to są rzeczy typu przyjdzie sąsiadka w trakcie i da mi jakiś list, który gdzieś został, albo któryś z nas musi coś szybko załatwić, albo... Albo na przykład ciągnęliśmy jakiś super słaby żart i siadło napięcie, więc to ten, bo to pamiętam, że też raz mieliśmy. Ale to raczej takie rzeczy po prostu, które wychodzą w trakcie nagrywania i nas zmuszają do powiedzenia, okej, robimy przerwę na chwilę. Mhm. Więc tak, taka jest odpowiedź na pytanie. I co, i tyle. I tyle. W ogóle Iga chciałem jeszcze pochwalić twój profesjonalizm w doborze tematów. Z przygotowaniem w ogóle. Wybrałaś ich tak, że dokładnie jak przydałaś ostatnio, to była godzina na nagrania, więc tam full profesor. Dziękuję. Polecam się do prowadzenia różnych prelekcji i paneli. Potrafię przygotować pytania tak, żeby była godzina. Wpiszę sobie to w CV. To bardzo ważna umiejętność. Ale to jest coś, co by tam... Jakbyś była w RPG-u, to byłby taki, jakbyś miała perka takiego. Albo w roguelike'u takim, jak pokazał nam to Void Bastard, że każda potrafi ma jakąś tam cechę wróżniającą. Tak, że jest w stanie wydobrać pytania tak, żeby była godzina. Teronie, też będziesz godzinę mówić? 45 minut będziemy chyba mieć prelekcję. Sprawdzajcie z zegarkiem. Bo tam jest tak, że oni muszą jeszcze salę przygotowywać. Tak, dobrze. Sprzątać po pomidorach. Nie wiem, nie. Nie przynoście pomidorów. Nie przynoście pomidorów. Dobra, pa. Cześć. Cześć.